Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo z serii Norland, z tej strony Macintosh i zapraszam was na kontynuację naszej przygody w tym średniowiecznym świecie. Mamy wszystko ładnie ustawione. Może wymieńmy to rzeczywiście na ciemny kamień, żeby to jakoś wszystko ładnie wyglądało. Tak, jeżeli wymieniacie już raz zbudowaną drogę, nie płacicie za to. I jeszcze jedna rzecz, którą my musimy tutaj wybudować, to moi drodzy usługi, czyli my chcemy wybudować skład, który postawimy sobie, powiedzmy, że w tym miejscu, trochę daleko od tego miejsca. Dobra, postawimy skład w tym miejscu i od razu wybudujemy pod nim drogę, bo tak jak mówiłem, liczy się czas dojścia oraz szybkość dojścia, a drogi po prostu polepszają to wszystko. Jeszcze kolejna rzecz, którą byśmy musieli wybudować, to karczma, moi kochani. No i karczmę akurat możemy sobie rypnąć, opowiedzmy, że w tym miejscu i pod karczmą niech będzie jasny kamień. Już się nie będziemy tutaj, wiecie, już się nie będziemy tutaj bawić w ciemny kamień. Niech jak idą się napić, to żeby chociaż, albo nie wiem, żeby właściciel tej karczmy widział, gdzie ktoś się zżygał i żeby można było, wiecie, żeby można było to w jakiś sposób tutaj ogarnąć ładniej i w ogóle i w szczególe. Dobra, puszczamy w takim razie play i zobaczcie, mamy 6 problemów. Kajetan, dzieci nie są edukowane. Ludzie nie mają miejsca do modłów, w tym się jeszcze karczmy nie działają, brak produkcji alkoholu, brak produkcji żywności, potrzebujemy koszar. Niestety nie wszystkie rzeczy, puścimy sobie już, żeby gra nam działała, nie wszystkie rzeczy możemy w tym momencie zrobić. Możemy stworzyć gorzelnię, możemy, słuchajcie, opracowywać alkohol, możemy z brukwi, możemy tworzyć alkohol, moi kochani. I to będzie rzecz, którą będziemy chcieli robić. Do dynastii jeszcze przejdziemy, do armii jeszcze przejdziemy. I jeżeli chodzi o rzeczy, które my chcemy wybudować, możemy wybudować koszary i to będzie dobry pomysł, żeby te koszary wybudować, aczkolwiek nie w dniu dzisiejszym. W dniu dzisiejszym nasze postaci mają co robić, nasi tutaj wszystkie osoby i mamy jednego zdrowego bezrobotnego. Fajnie by było, gdyby wszyscy zaczęli coś robić. Mamy godzinę 9, powinniście wziąć się do roboty. Ustawimy wam priorytet na pola brukwi, a także na skład. To są 3 rzeczy, które powinniście wybudować na samym początku. I co możemy zrobić? Dobrosław może edukować swojego syna. Wiemy, w czym Dobrosław jest dobry. Czyli jest dobry w zarządzaniu. Co prawda marny z niego nauczyciel, więc nauka będzie trwała o wiele dłużej, ale w dalszym ciągu oznacza to, że Kajetan, tak czy siak, jeżeli ma nawet żyłkę do zarządzania, będziemy mogli w tym wypadku w taki sposób się tutaj uczyć. Ponieważ Dobrosław nie ma na chwilę obecną nic innego do robienia. Jeżeli zaś chodzi o rzeczy, które my możemy, słuchajcie, jeszcze wybudować. Biblioteka to jest kolejna rzecz, którą musimy wybudować na samiutkim początku. Tak samo jak ołtarz. O, proszę bardzo. Kajetan awansuje na nowy poziom zarządzanie. Kajetan awansuje na nowy poziom dowodzenie. Pomimo tego, że nie uczymy go dowodzenia, tak? Nie uczymy go w żaden sposób tutaj dowodzenia, ale nauczył się dlaczego, bo Dobrosław ma dowodzenie na 4 i przy okazji zarządzania też przekazał mu jakąś tam wiedzę, jeżeli chodzi o wszystko, co może być. Okej. Mamy wybudowane jedne z tych 2 pól. I możemy mianować, słuchajcie, teraz zarządcę, którym będzie nasz szanowny Dobrosław. Ta premia produkcji zależy od tego, jak dobry, jak wysoki poziom zarządzania posiada nasza postać. I tak jak widzicie, tutaj na dole, jeżeli nawet wejdziemy do Dobrosława, do naszego króla, to mamy kolejkę inspekcji. I każda inspekcja daje ilość czasu. To znaczy,
mamy ilość dni, w których najzwyczajniej w świecie trwa dane polecenie. I to polecenie mogliśmy gdzieś, słuchajcie sobie, żyzność 85, jak sobie oddalimy, to mamy 2 dni, bo już tutaj było wszystko zrobione, czyli polecenie będzie trwało 2 dni i 18 godzin. Polecenie, które wydał nasz szanowny król. Oczywiście, tak jak widzieliście, początkowo mieliśmy większą premię. W zależności od tego, jak dana postać jest zapracowana, jak dużą ilością rzeczy musi zarządzać, tym najzwyczajniej w świecie, tym mniejsza premia. Oczywiście ta premia nie spadnie poniżej 100%, bo to też zależy właśnie od punktów zarządzania, ale da się to troszeczkę w późniejszym etapie nie tyle oszukać, co da się to w pewien sposób zmienić. 142, 142 i 142. Tutaj również musimy dodać zarządcę i widzicie, tutaj mamy ulepszenie. Tu ulepszenia już nie mamy, ponieważ nie posiadamy odpowiedniej wiedzy, aby odpowiednie rzeczy, słuchajcie, ulepszać. I my, żeby tutaj czegokolwiek się nauczyć, będziemy musieli w pierwszej kolejności, będziemy musieli wybudować, słuchajcie, jeżeli chodzi o usługi, będziemy musieli wybudować bibliotekę. Bez biblioteki ani rusz, bibliotekę wybudujemy sobie, powiedzmy, naprzeciwko naszego, ja to zawsze nazywam kapitolem, i nasza, słuchajcie, biblioteka, potem poprowadzimy sobie zaraz do niej drogę, albo nawet więcej niż jedną drogę, czyli tu raz w taki sposób, okej. Niech tak będzie. Tu sobie poprowadzimy również drogę, żeby było mniej więcej równo. I tu zostawiam sobie trochę więcej miejsca, ponieważ jeżeli ja dobrze kojarzę, to będziemy chcieli, znaczy nie tyle, że dobrze kojarzę, ja będę chciał tutaj sobie wybudować, słuchajcie, plac, taki wiecie, plac spotkań na samym środku naszej wioski. Budujemy od razu bibliotekę, żeby móc tutaj pewne rzeczy zrobić. No i mamy też posągi, rośliny i inne takie rzeczy. To nie ma absolutnie wpływu na naszą rozgrywkę. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o dekoracje, one są darmowe, więc jeżeli gracie w tą grę, to od razu wam podpowiadam, postawcie sobie oświetlenia. Nic nie kosztują, a w nocy sprawiają, że wasi wojownicy, którzy będą patrolować dany teren, będą najzwyczajniej w świecie o wiele więcej rzeczy widzieć. Taka niby głupia rzecz, a tak dużo, słuchajcie, zmienia. W przyszłości również, o czym autorzy informowali wielokrotnie, te dekoracje będą również miały wpływ na samopoczucie naszych tutaj, naszych ludzi. O, proszę bardzo, przybył handlarz, z racji tego, że nasz król ma bardzo niski handel, czyli handel na 5, to teraz jak przyjdzie handlarz i zrobimy sobie z nim, będziemy próbować z nim zrobić jakiś handel, to zobaczycie, że, o właśnie, zapotrzebowanie na robotników i bezdomni 2. Musimy wybudować kolejny taki dom, ponieważ nie mamy wystarczającej ilości robotników. Król idzie sobie pogadać z handlarzem, wszystko fajnie, wszystko pięknie, proszę bardzo. I moi kochani, jak widzicie, możemy tutaj sprzedawać, kupować, ale 20% na twoją korzyść z powodu różnicy w umiejętności handel. Ten pan, handlarz, ma o wiele mniejszy poziom handlu niż nasz król. Ma poziom handlu 1, to się będzie zmieniało w przyszłości. I od czego można zacząć? Po pierwsze, na początku są tanio książki. Więc proponuję wam kupić świątynię jak najszybciej, jeżeli będzie ona dostępna. Dom chłopski, którego nie będziemy mogli stawiać, ponieważ będzie nam brakować paru rzeczy, ale też go kupimy. Szafot. Czy zielarza chcemy na samym początku? Tak. Poprawna wycinka również. I teraz tak, Bimber Werneński, sztuka flirtu nie, władanie łukiem nie, perswazja nie.
Zobaczmy, jakich jeńców mamy. Ogólnie rzecz biorąc, jeńców możecie kupić i używać ich jako taniej siły roboczej. Albo możecie kupić jeńców i, uwaga, jeńców możecie wypuszczać. I my w tym wypadku widzimy, że jeńców mamy Warn i Warn, tak? Więc kultura Warn, kultura Warn. Nasz król jest z Tanai, więc również dobrze by było mieć jakiegoś Tanajczyka, ale takiego jest jeden. Patrzymy też na ich cechy. Jeżeli popatrzycie uważnie na cechy, cena podstawowa plus 50, wiek 10, płodność plus 5, czyli będą się rozmnażać z innymi naszymi chłopami, chłopkami i nie tęskni za swoimi ukochanymi. Okej, okay. Tak samo Jarosławna i tutaj mamy tylko i wyłącznie wiek plus 10, ponieważ jest tu, obaszam, ta Jarosławna jest troszeczkę starsza, więc już za wiek tylko 5 punktów dostaniemy bonusu dla niej i Don't Miss the Loved Ones, to jest nieprzetłumaczone, ale żadne z nich nie tęskni za swoimi najbliższymi, więc możemy to w taki sposób zrobić i również starajcie się zawsze kupować te święte pierścienie. Te święte pierścienie potem wam wyjaśnię, o co z nimi chodzi. Na razie musicie tylko wiedzieć to, że święte pierścienie są potrzebne. Weźmiemy sobie, a już nie możemy, ponieważ skończyła nam się ilość miejsc na handel. Robimy sobie handel i zobaczcie, od razu 942 sztuki złota poszły się bujać. No. I teraz możemy drugi raz do handlarza podejść i możemy znowu z nim zrobić handel. Tym samym zarówno handlarz i król się uczą, ponieważ handlują ze sobą. To zwiększa nam dodatkowo nasz handel. I co my chcieliśmy jeszcze? My chcieliśmy dwa łuki, moi kochani, a także mamy buławy. Buławy i teraz właśnie patrzę. Tu. Kupimy sobie raz, dwa, trzy włócznie. Tyle na razie. Nic więcej od handlarza nie potrzebujemy. I teraz mamy trzech jeńców. Z racji tego, że nie mamy domu dla jeńców, mamy za to swoich jeńców tutaj. My będziemy chcieli wybudować również, tak jak tutaj może widzieliście, brakuje nam, mamy dwóch bezdomnych. Więc wybudujemy kolejny barak. I ten barak wybudujemy sobie o, w tym miejscu, żeby po prostu blisko mieli do swojej pracy nasi tutaj mieszkańcy. Potem, jak będziemy mieli dom chłopski, się wyuczymy, no to wówczas, słuchajcie, będziemy mieli troszeczkę więcej tutaj rzeczy do robienia. Jest już koniec dnia, więc nikt tego nie zacznie budować. Zaczęli budować nam, słuchajcie, tą bibliotekę, z czego bardzo się cieszę. I poczekamy, aż handlarz sobie pójdzie, ponieważ mamy jeńców, ale z racji tego, że nie mamy miejsca, gdzie ci jeńcy będą siedzieć, no to, znaczy, gdzie będą siedzieć, gdzie będą najzwyczajniej w świecie przebywać w nocy, no to nie jestem w stanie powiedzieć, który jeńc jest nasz, a który jeńc należy do, właśnie, negocjacji. Który jeńc jest nasz, a który należy do handlarza, bo żeśmy go nie kupili. I właśnie tutaj mamy te ulepszenia. Te ulepszenia, moi drodzy, nie wszystko można ulepszyć, tak? Nie wszystko można ulepszyć. Możemy ulepszyć co najwyżej niektóre z budynków. I w tym wypadku my będziemy chcieli pójść w drewno, będziemy chcieli troszeczkę więcej drewna mieć na początku, więc za 15 sztuk drewna, które mamy w składzie, ulepszymy nasz tartak. Dzięki czemu, moi drodzy, jak to anuluję, tak za chwilę zobaczycie, tutaj. Dzięki temu będziemy mogli to, z jedno dodatkowe stanowisko pracy zyskamy i zyskamy wydajność produkcji o 10%. To znaczy w tym samym czasie nasze tutaj, nasi bohaterowie będą w stanie troszeczkę więcej zrobić. Tu już widzę, że nasi wojownicy będą bardzo niezadowoleni, bo śpią na ulicach. To jest bardzo niefajnie, jak właśnie wasi tutaj ludzie śpią na ulicach. I słuchajcie, musimy przejść też do ogarniania, co tutaj się dzieje na świecie. Po pierwsze,
Po pierwsze, spójrzmy kto co chce kupować. To znaczy tak. Musimy polepszyć sobie relacje z Isogradem, ponieważ my będziemy chcieli produkować, słuchajcie, bimber. Oraz brukiew na początku gry. A to znaczy, że nasi kupcy, pierwokupcy, to będzie Wichrowzgórze, Iskrograd oraz Księżycowa Tafla. Później może i następni, ale ich na początku chcemy do siebie przekonać. Więc, jeżeli znowu klikniemy na naszą prowincję, możemy zobaczyć, że dla Wichrowzgórza jesteśmy plus 4, czyli jesteśmy w miarę neutralni. Za to już tutaj mamy okejkę, ta sama kultura. Nice, okej, okay. Czyli tak, do Wichrowzgórza wysyłamy dar dla króla. Dlatego wzięliśmy trochę więcej kasy. I do Iskrogradu również wysyłamy dar dla króla. I wysyłamy go posłańcem. Aha, tutaj pewnie nie kliknąłem, że mamy wysłać posłańcem. Posłaniec, okej. Okay. Dobra. Na razie w taki sposób to ma wyglądać. Straciliśmy dużo kasy na samym początku gry, ale to nie feller. My środkujemy. Tak jak mogliście zauważyć, nasza kasa, którą my tutaj posiadamy, nie jest w ogóle wykorzystywana do budowy czegokolwiek. Także to jest duży, duży plus na początku. I następnego dnia, znaczy mamy więcej chłopów, mamy bezdomnych i mamy trzech jeńców. Teraz tych jeńców będziemy mogli łatwo zidentyfikować. I będziemy chcieli ich uwolnić. Z tego względu, że my chcemy mieć dużą populację. Jeżeli jakbym znalazł jeszcze tego jednego jeńca, byłoby bardzo fajnie. Wyniki w Wichrogórze. Wichrogórze, Dobrosław Szlachetny Władco, to wielki zaszczyt mieć takiego sąsiada. Dar jest bardzo hojny i zapewniam, że zostanie odpowiednio doceniony. Proszę bardzo, już mamy plus 16 i nasz kurier wraca z tym wszystkim. Okej. Dlaczego też to robimy? Bo jak zobaczycie, handel. A, tu akurat jest okej, odblokowano, ale powiedzmy sobie, że z wami nie mamy aż takiej, jesteście neutralni. Jeżeli weźmiemy handel, musimy mieć wymaganą wartość plus 5. Muszą nas lubić na przynajmniej plus 5, żebyśmy mogli z nimi rozpocząć handel. Dlatego warto jest na samym początku trochę zainwestować właśnie w to. Kolejna sprawa, w co warto zainwestować? No, atakowanie wszystkich tutaj obozów bandytów. Jeżeli jakieś widzicie na sąsiednich rejonach, atakujcie je, ponieważ polepszy wam się stosunek z Matroną, czyli ze świętą Zofią, a także polepszy wam się stosunek z danym królestwem. To znaczy, jeżeli w Dolinie Pyłu by się panoszyli bandyci i byśmy ich pokonali, to dostaniemy bonus za to, że zostali, wiecie, że najzwyczajniej w świecie... O, tutaj mamy jeszcze ciebie, proszę bardzo. Działanie uwolnij Dobrosław, proszę bardzo. Dobrosław, idź uwolnij. I teraz, moi drodzy, tu wszystko mamy ładnie porobione. Tutaj rozpocznie się budowa, jeszcze mamy początek dnia, ale... Mamy zapotrzebowanie na robotników 4, czyli mamy o 4 piony, o 4 chłopów mamy za mało. I to nie zostało zbudowane? Oj, nieładnie to tak. Zbuduj bibliotekę, tak, wiem. Raport gospodarczy, niedostatek robotników, pola brukwi, tak, wiem o tym doskonale, że pola brukwi niestety są... Mamy za mało robotników, żeby to w jakiś sposób ładnie wyglądało. I do miejsca pracy kalkulacja, tak jak widzicie. Buduje nam się drugi domek, więc mogą niektórzy z tych robotników wziąć i do innego domku się przenieść. Co będzie oznaczało, że... No. Co będzie oznaczało, że najzwyczajniej w świecie... Słuchajcie, tu chcemy budowniczy, chwila. Aha, zawsze będziemy mieli 3 budowniczych. Dobra, już wiem, o co chodzi. 14 mieszkańców, zapotrzebowanie bezdomni 5. Zacznijcie to w końcu wszystko budować, bo naprawdę kiepsko się to zaczyna wszystko wyglądać. Wynik Iskrograd. Szlachetny sąsiedzień, święta Zofia nad tobą czuwa i tak dalej, i tak dalej.
no już zaczynają nas, słuchajcie, lubić. My chcemy również, słuchajcie, traktat pokojowy, ale to wymaga 25, my mamy 17. Więc tu będziemy mogli wysłać później króla, ale na razie króla nie możemy wysłać, ponieważ nie mamy żadnego zarządcy. Nasz synek niestety zarządzać nie może, bo jest jeszcze małym dzieckiem. Dobrosław awansuje na poziom nauczanie 3, widzicie? Poprzez to, że naucza swojego syna, to wzrósł mu poziom tutaj jego wiedzy, a tym samym wzrósł również poziom w tym wypadku handlu naszego syna Kajetana. No i dobra, zrobimy, słuchajcie, teraz taki myk. Z tego względu, że ta gra niektóre rzeczy robi w taki sposób, że niestety, ale macie losową szansę, żeby coś wygrać, przegrać, zdobyć, żeby coś przyszło. Jeżeli przez tydzień w grze, czyli przez 5 dni, bo tydzień w tej grze ma 5 dni, jeżeli przez 5 dni w grze nie przyjdzie do was żaden handlarz, zróbcie przed końcem danego dnia, czyli przed zakończeniem robót danego dnia, zróbcie sobie save'a, jakiegoś takiego quick save'a właśnie. I jak zrobicie quick save'a i nie przyjdzie do was handlarz, wczytajcie tego quick save'a, ponieważ gra rzuci znowu kostką, żeby sprawdzić, czy teraz coś się wydarzy, czy może jednak się nie wydarzy. Ja zrobiłem save'a z tego prostego względu, że pomimo tego, że tu mamy już gotowe, liczba bandytów 6, wszystko fajnie, wszystko pięknie, ale jeżeli wam powiem, że możemy to wygrać bądź nie, i to też zależy czasami od rzutu kostką, możemy mieć szansę na zwycięstwo 60% i możemy to przegrać, no to robienie quick save'ów jest czasami bardzo fajne i twórcy wiedzą o tym, że niestety niektóre rzeczy nie działają w taki sposób, jak powinny. Jasne, powinniśmy mieć szansę, że nie wiem, stracimy jakiegoś wojownika albo coś w tym stylu, ale nie, że przegramy całą bitwę. Więc chcemy, nie chcemy jej odzyskać poprzez zapłacenie okupu, tylko my chcemy to miejsce zaatakować, stworzyć nowy oddział i chcemy stworzyć nową armię, którą będzie dowodził Dobrosław. I weźmiemy wszystkich naszych wojowników. Możemy też zwerbować nowych wojowników albo ich kupić, jeżeli mamy kasę. I my będziemy chcieli kupić sobie wojownika, który nie wiem kiedy się, ale zjawi. Jeżeli wykupimy, na którym poziomie, powiedzmy, że tego sobie wykupimy Warna i on przybędzie za 33 godziny. Dużo. Dobra, zróbmy sobie nową armię, Dobrosław, i teraz dodajmy wojowników, tak jak już wcześniej wspominałem. Chcemy wam dać... Nie chcemy wam dawać samych łuków. Damy wam dwa łuki. Dwie te włócznie i dwie ciężkie zbroje. Utwórz 5 sztuk wojowników i nasze zwycięstwo to jest 46%. Nie chcemy 46%. Wczytamy więc sobie save'a. I ruszymy z powrotem, jeżeli właśnie chodzi o to samo. Dlaczego to zrobiłem? Jest to spowodowane tym, że jeżeli utworzycie armię w tym miejscu, to osoby, które tutaj są, one rzucają wszystko i będą robić armię. I to zabiera niestety czas. I łatwiej jest czasami po prostu tutaj w jakiś sposób ogarnąć to, żeby ta armia, wiecie, żeby tej armii nie tworzyć, a żeby to w jakiś sposób to ogarnąć. Mamy budowniczych... Dwóch i dwóch, poproszę. Potrzebujemy 4 budowniczych łącznie, więc tu będzie 2 i tu będzie 2. To jest w zupełności nam to wystarczy. I tak jak widzieliście, zamówiłem sobie kolejnego wojownika, który do nas w końcu za jakiś czas przyjdzie. Mamy bibliotekę i teraz możemy zrobić następującą rzecz. Możemy wejść sobie do wiedzy i możemy, słuchajcie, się czegoś nauczyć. Niestety, Dobrosław jako jedyny może w tym momencie się nauczyć tego, ponieważ to należy do języka Warnów, jest zapisane w języku Warnów, a Dobrosław języka Warnów nie zna, bo jest Tanai, jakkolwiek by tego nie nazwać. Możemy za to zrobić coś takiego, że nauczymy się nim
szafotu. I to zajmie mu 13 godzin. Albo możemy nauczyć się pola żyta i młynu. I tego się nauczymy również w 13 godzin, ponieważ jest to wiedza ogólna, ekonomia. Ale jeżeli macie coś takiego, to jest zapisane w języku ogólnym, czyli każda postać, niezależnie od swojej nacji pierwotnej, będzie umiała się nauczyć tego, moi drodzy. Teraz tak. Drogi, kamień ciemny, tu sobie przebudujemy, żeby to miało ręce i nogi. Tu widzę, że trochę to brzydko wygląda, więc tą drogę sobie usuniemy, tak jak widzicie. Tak, dbam o to, żeby wszystko ładnie wyglądało. Niestety, gra mi na to pozwala, więc... No, więc sami rozumiecie. A ponadto, tak jak może już zauważyliście, to zwróci nam troszeczkę naszej kasy. Więc dlaczego by z tego nie skorzystać, moi kochani? Tu mamy jednego robotnika. Ach, nie mamy tego zaktualizowanego. To dopiero będzie zaktualizowane teraz i... Proszę bardzo. Będziemy teraz mieli dwóch robotników. Ilu potrzebujemy robotników łącznie? Potrzebujemy dwóch. Czterech imigrantów przybędzie wkrótce. Więc co możemy zrobić? Możemy wybudować sobie kolejne pole brukwi i to pole brukwi walniemy sobie tutaj. Dobra. Kolejna sprawa. Mamy naszą armię i my chcemy wybudować koszary. Bardzo, ale to bardzo chcecie wybudować koszary. Aha! Budynki można obracać, tak by the way. Niestety nie wszystkie budynki można obracać, więc niektóre budynki po prostu musicie, że tak powiem, przyzwyczaić się do tego, że budynku obrócić się nie da. I tak jest w przypadku koszar, tak jest w przypadku świątyń, tak samo jest w przypadku naszego pierwotnego, naszej głównej hali, naszego pierwotnego domostwa, więc niestety, ale pewnych rzeczy się nie przeskoczy. Tak samo możecie zobaczyć, tu są nasze zasoby, od dłuższego czasu je widać i zauważcie, że na przykład pod drewnem mamy plus 13. Co to oznacza? To oznacza, że w tym tartaku znajduje się 14 drewna. Jeżeli my go sobie ulepszymy, co chcę zrobić, to tego drewna będziemy mieli znowu o 10% więcej tej skuteczności. Tylko, że wtedy zrobimy sobie i jedno dodatkowe miejsce pracy. My nie chcemy mieć więcej niż dwóch robotników, bo nie jest nam to potrzebne. I Dobrosław, czy ty zdobywasz wiedzę? Tak, zdobywa wiedzę. Bardzo mnie to cieszy. Błędem, który można popełnić na samym początku i który ja popełniłem, nie dałem nikogo, żeby się tutaj, słuchajcie, uczył, żeby rozwijał naszą wiedzę, żeby najzwyczajniej w świecie w jakiś sposób tutaj starał się tą wiedzę zgłębić, a tym samym bardzo dużo, słuchajcie, traciłem na początku, jeśli chodzi o najzwyczajniej w świecie, o wszystkie tutaj rzeczy, które możemy poznać. I tak jak może dobrze widzicie, tak, ja staram się tutaj zawsze w jakiś sposób ładny przyozdobić całe moje królestwo. Wynika to z tego, że po prostu nic to nie zmienia. Na chwilę obecną nic to nie zmienia. Tak jak mówiłem wcześniej, nic to nie zmienia, nic to nie wnosi. Ale w przyszłości prawdopodobnie te ozdóbki będą wpływać na, słuchajcie, to w jaki sposób wasi chłopi, w jaki sposób wasi lordowie, wasza rodzina będzie po prostu nie tyle postrzegana, co jak będzie się czuć, będzie wpływać na wasze samopoczucie. Więc jeżeli teraz te rzeczy są darmowe, moi drodzy, to czemu nie skorzystać i czemu po prostu tego nie wybudować? Tak samo drogi, podobno w pierwszych wersjach gry, ponieważ nie gram od samego początku, jak ta gra wyszła, moi kochani, jak wyszła do Early Accessu, podobno na samym początku można było drogi budować za darmo, ale nie wpływały one na szybkość przemieszczania się waszych tutaj postaci. Teraz, kiedy to zmieniono, te drogi kosztują.
usuwanie dróg nie kosztuje. Usuwanie dróg po prostu daje wam dodatkowe, no, dodatkowe możliwości. Jak widzicie, możemy sobie tu połączyć, żeby były dwa wejścia do tego miejsca. No i tak to, słuchajcie, wygląda. W ogóle też, jeżeli wejdziemy sobie w inne i to wam pokażę, możemy sobie przyozdabiać pewne miejsca. Na przykład tu możemy sobie postawić beczkę, możemy dołożyć worek i jak już widzicie, powoli zaczyna nam się tutaj to zmieniać. O, tutaj też. Powiedzmy, tu chcę dołożyć worek, żeby to jakoś ładnie wyglądało. Oj, tu może następny worek, proszę bardzo. Gra ma w sobie duży potencjał. To na pewno, to jest pewne. I należy, słuchajcie, tutaj ogarniać. Tak, Święta Zofia mnie opuściła. Niestety już zaczynam negatywne myśli mieć, że Święta Zofia nas opuściła. To jest źle. To jest źle z tego prostego względu, że to oznacza, że nie mamy wystarczającej ilości miejsc kultu. Więc będziemy musieli z usług wybudować sobie ołtarz. I ołtarz postawimy... Ołtarz postawimy za naszą... za naszym tutaj... O, proszę bardzo. Tu postawimy sobie ołtarz. I jutro zostanie on wybudowany w jakimś takim nie tyle centralnym miejscu, bo nie powiedziałbym, że to jest centralne miejsce naszej wioski, ale ołtarz bardzo mało daje. Dzięki wam serdecznie za uwagę i zachęcam do pozostawienia po sobie oceny. Jeżeli jednak macie pytania, bądź chcielibyście podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat tego, co zobaczyliście w trakcie dzisiejszego materiału wideo, to zachęcam was do tego, abyście pozostawili po sobie również komentarz. A tak, ja się z wami żegnam. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim przyjaciołom, trzymajcie się i do zobaczenia, a także do usłyszenia wkrótce. Cześć!